Następnym projektem uchwały jest projekt uchwały dotyczący uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Liba. Uwagi te zostały też bardzo szczegółowo omówione na Komisji Infrastruktury. Jest pozytywna opinia Komisji Infrastruktury. Czy jest potrzeba czytania? Jeżeli nie ma potrzeby, służę wyjaśnieniem ewentualnych niejasności dotyczących określonego paragrafu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Rospon. Ja mam taką uwagę. W paragrafie trzecim jest przy ulicy Zakopiańskiej numer X. No tu by trzeba było uzupełnić. Tak, tutaj jest, tak, ja przepraszam. Po prostu nie mamy do dnia dzisiejszego tego domu, który jest zlokalizowany na skraju obszaru i jest to własny. Znaczy, pana nazywa się pan to... Tomasz Słup. Tomasz Słup. Konkretnie chodzi o... My wpiszemy ten numerek. Chodzi o dom będący własnością. Jest to ograniczenie tego obszaru. Tutaj zresztą mogę pokazać, o co chodzi, bo to jest dokładnie to, co jest tutaj. To jest ulica Zakopiańska. Zakopiańskiej chodzi konkretnie o wpisanie numeru tej posesji, która jest graniczy od tej strony, ten obszar ogranicza, bo dalej to jest do granicy prawa. Dziękuję. Także dziękuję po prostu. Ja nie chcę wychodzić w czasie głosowania, ale tak. Teraz jeszcze w czasie sesji podam. Proszę, ponieważ będziemy... Radni mają pierwszeństwo. Tak, tak, ja czekam. Ponieważ będziemy głosować projekt, no nie wiem, czy z tym X-em, czy z numerem, jeśli mamy teraz głosować, to może by teraz wpisać po prostu nazwisko tego pana. To zarządzimy przed podjęciem głosowania. Proszę na razie jeszcze głosy w dyskusji. Proszę bardzo. Ja bym Państwu chciał przeczytać pismo z Wydziału Skarbu skierowane do Zarządu Infrastruktury. Czy Państwo pozwolicie? Ja przepraszam, że nie byłem na Komisji Infrastruktury, bo powinienem to przeczytać, ale tu jest wyraźnie napisane, że Wydział Skarbu... Znaczy ja przeczytam. Nawiązanie do prowadzonej... Nie, nie, proszę. Nie, proszę Pana. My się zapoznamy w komisji. To nie... To dotyczy tej uchwały, zmiany U9 na Zatokę, bo to Wydział Skarbu jest przeciwny, jak również ZIKIT, ale Państwo tam interweniowali i dlatego chciałbym ewentualnie wyjaśnić sytuację, bo Państwo nie znacie radni tego pisma. To nie zmieni naszego poglądu na ten plan miejscowy. To jest rzecz, która biegnie poza nami, nie uchwałodawcy. Proszę Państwa, w związku z zastrzeżeniami do... Macie wniosek uzupełnienia, końcu uzupełnienia. Z koniecznością uzupełnienia w projekcie uchwały odpowiedniego numeru ogłaszam 10 minut przerwy dla nawiązania kontaktu z właścicielem. To może ja przeczytam w międzyczasie to pismo. To jeszcze Panu nie ma.